Tytuł kursu: Elementy finansów publicznych. Moduł: Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych. Temat: Jednostki budżetowe. Krzysiu, zacznijmy przygotowanie do kolokwium od jednostek budżetowych. Okej, w porządku. Tak więc jednostki sektora finansów publicznych są tworzone w formach określonych w ustawie. Ale w jakiej? W ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. A wiesz, Kasiu, co zalicza się do form jednostek sektora finansów? Tak, to jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe fundusze celowe. Przyjrzyjmy się cechom jednostek sektora publicznego. Dobra, Kasiu, a czym są jednostki budżetowe? To jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które nie posiadają osobowości prawnej. Pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Świetnie. Zapamiętałaś wszystko. Krzysiu, teraz Ty przypomnij, kto albo co może stworzyć, połączyć bądź zlikwidować jednostki budżetowe. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrębnych ustaw. Ponadto organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego. Gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe, tak? Dokładnie tak. Pamiętam jeszcze, że likwidując jednostkę budżetową, organ założycielski określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki. A co się dzieje po likwidacji jednostki budżetowej? Organ założycielski może postanowić o utworzeniu jednostki o innej formie organizacyjno-prawnej. Organ może także zdecydować o przejęciu należności i zobowiązań likwidowanej jednostki budżetowej przez nowo utworzoną jednostkę. Rozumiem. Wydaje mi się, że wszystko już sobie przypomnieliśmy, więc może zrobimy sobie małą przerwę. Dobrze, a po przerwie porozmawiamy o instytucji gospodarki budżetowej. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.